Witamy naszych kolegów z Łodzi! Szczecin, Świnoujście, Słup, Gdańsk, Nowy Zawiesie, całe Wybrzeże! Witamy serdecznie! Kawałek dalej, widzę Łódź! Witamy Łódź! Witamy wszystkich członków Solidarności i ludzi! Witamy bardzo serdecznie tych, którzy są tutaj z nami, a nie są członkami Solidarności, ale identyfikują się z Solidarnością i są naszymi przyjaciółmi. Cały czas ściągają nowe zastępy naszych związkowców. Jak wiecie, będzie nas tutaj dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy Witamy Cię, Piotrze, bardzo serdecznie. Kłamie, ale jeszcze jedno. Pojutrze zaczyna się Polska, będzie sprawowała prezydencję w Unii. W większości krajów Unii. Płaca minimalna to jest 50% średniego wynagrodzenia. Zróbmy prezent Polsce na tę prezydencję. Zbierzmy co najmniej 500 000 podpisów. Ja deklaruję jeszcze... że walka z korupcją będzie dla mojego rządu i dla tej koalicji celem nadrzędnym. Będziemy z korupcją walczyć bezwzględnie i równie bezwzględnie będziemy chcieli tej korupcji przeciwdziałać. Donaldzie Tusku, a my wiemy, Solidarność wie, że to są kłamstwa, sztandary i propagandy. Kochani, na chwilę flagi do góry, bo to kłamstwa przecież są. Jeszcze raz. Solidarność! 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 A teraz, moi drodzy związkowcy, opuśćcie flagi w dół. Opuszczamy flagi w dół, a słowo kobieta zaproszę Jarka. Co mnie to obchodzi, bo mnie jest potrzeba. 6 razy więcej ludzi mi się otwieram tak. Czytam o Polsce i Solidarności. Dajcie! Dajcie mi robotę! Dalej, skaczcie! Trzeba! Trzeba! Dajcie! Dajcie mi robotę! I właściwie z jednej strony to źle, a z drugiej to dobrze, że historia być może zatoczyła krąg, że ustawa, czyli konstytucja, gwarantuje każdemu z nas czynne i bierne prawo wyborcze, gwarantuje nam również wolność sumienia. I teraz popatrzcie, jeżeli na przykład moje sumienie jako człowieka wolnego nie pozwala mi zaafirmować... Z naszymi marzeniami.
i prosimy o informację, co się dzieje w Grecji. Jaki jest dramat ludzi żyjących na tym kraju. Dla Polski, bo Solidarność pamięta, ale w takim dniu, w takich miejscach, mówiłem przed pomnikami w tych miejscach, że takie dni to nie tylko pamięć, ale wyciąganie wniosków na przyszłość. Dialog obywatelski, czyli z nikim, samym sobą, i to jest niedopuszczalne. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj, aby upomnieć się o ten dialog. Przykre jest to, że rządzący powtarzają tą retorykę. Chcą z nas zrobić chuliganów, bandziorów, a szczególnie taki jeden, to się Niesiołowski nazywa. Potrzeba. Na dzień dzisiejszy jest sytuacja, że po 26 maja idziemy pod hasłem polityka wasza, bieda nasza. Solidarność upomina się o tych, którzy nie mogą się dzisiaj upomnieć swoje prawa klimatycznego. Emisji CO2 może doprowadzić, że w przeciągu kilkunastu lat stracimy kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. To jest niedopuszczalne. Dlatego jesteśmy w 80 roku. Solidarność wywalczyła demokrację i mamy prawo jako związki zawodowe przyjeżdżać i pokazywać swoje niezadowolenie. Polska nie jest zieloną wyspą, a chcę wam przypomnieć to, co premier pokazywał na zielonej mapie. Pokazywał, że są trzy obszary na zielono. Polska, Cypr i Grecja. Rządzący w Polsce tak samo. Nie używają słów związki zawodowe, tylko będą rozmawiać ze społeczeństwem. Chciałbym jeszcze z tego miejsca zwrócić się do ludzi młodych. Kochani, obudźcie się! Sejmu i potem pod Urząd Rady Ministrów. Ale zanim to nastąpi, zaczniemy hymnem. Do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Solidarność! 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 Przenosimy! Formujemy kolumnę i idziemy! Pomoc zawsze tam i zawsze.